Adam, graliście dzisiaj, grałeś się przeciwko swojemu byłemu klubowi, no i przypomniałeś się chyba w najlepszy możliwy dla Krakowi sposób. Twoja Krakowia wygrała dzisiaj 2-0 z Górnikiem. No tak, no dla nas to był mecz o życie praktycznie, mecz ostatniej szansy. Gdybyśmy tutaj się potknęli, no to już by skończyły się jakiekolwiek szanse, nawet matematyczne, na pierwszą ósemkę. Także bardzo cieszy ta wygrana. No wiadomo, jak się mecz ułożył, no trochę mieliśmy szczęścia, czerwona kartka. Ale 2-0 to jest 2-0. No właśnie, mówisz o tym, że dobrze się mecz ułożył. Na ile to miało wpływ na końcowy rezultat, to, że tak szybko objęliście prowadzenie, no i ta czerwona kartka dla Oziębały? Na pewno duży wpływ, no ale pierwsze trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Strzeliśmy bramkę, to już ustawiło spotkanie. Myślę, że gdybyśmy grali 11-11, to też dzisiaj dalibyśmy radę, chociaż nie ma co gdybać, no to jest piłka nożna, no takie są przepisy, zawodnik dostał czerwoną kartkę, graliśmy 11-10, co wcale też nie jest łatwe, ponieważ ja osobiście wolę grać 11-11, powiem szczerze, bo kiedy jest 10, to pozornie jest łatwiejsza gra, tak naprawdę przeciwnik jest bardziej skomasowany i wcale nie jest tak łatwo, ale suma summarum wyszło dobrze, fajnie strzeliśmy tą drugą bramkę. Trzeba oddać też zespołowi Górnika, że mieli swoje sytuacje, jak zwykle w naszym zespole. Dla mnie to jest najwyższa klasa. Myślę, że Krzysiek w tym sezonie jest najlepszym bramkarzem w polskiej ekstraklasie. Jakby prześledzić wszystkie mecze i jego sytuacje, które wybronił, to myślę, że nie było drugiego bramkarza, który by tyle 100% sytuacji wybronił. No ale to jest drużyna, po to go mamy, po to jest w Krakowi, żeby bronić i ogniwo do ogniwa dało to, że dzisiaj wygraliśmy mecz. Wróciłeś na swoją nominalną pozycję, na lewą obronę. Lepiej się chyba czujesz, biegając z boku boiska. No więcej możliwości gry ofensywnej, a ty to lubisz. No tak, no to jest moja nominalna pozycja. Także byłem zadowolony, że trener podjął taką decyzję. Myślę, że podyktowana też była tym, że zwykle Paweł Olkowski gra bardzo ofensywnie i myślę, że trener chciał tutaj zabezpieczyć przede wszystkim defensywę moją osobą. No cieszę się, że to zafunkcjonowało zerowym kątem z tyłu. W weekend będziesz siedział przed telewizorem i patrzył, jak Lechia i Jagiellonia, czyli teraz te zespoły, które wydaje się, że to są najbliżej tej walki z Krakowią o pierwszą ósemkę. Spojrzę raczej na wynik. Myślę, że nie będę oglądał. Chyba wybiorę się z rodziną do teściów. Zrobimy jakiegoś grilla. Dzieci się pobawią z babcią, z dziadkiem, także raczej tak spędzę weekend, a Kanal Plus dziadkowie nie mają, teściowie. No i też dzięki tobie kibice Krakowi będą mogli w podobny sposób spędzić weekend, nie martwiąc się o Krakowie. No wiadomo, no fajnie jest, kiedy po meczu ci ludzie, którzy nam kibicują i przychodzą na mecz, są uśmiechnięci. Bo tak naprawdę no, też dla nich gramy. Miło jest po meczu przybić piątkę, usłyszeć parę miłych słów, usłyszeć, że ktoś jest zadowolony czy momentami dumny z nas. Także cieszę się, że kilku osobom sprawiliśmy miły weekend.